Orlen, tak wygląda. Pieczny trenera Jana Pietrzaka nie brakuje. W Płocku również jeszcze wszyscy łudzą się tym, że ten zespół będzie występował w pierwszej lidze w przyszłym sezonie. To ustawienie zespołu z Chorzowa. Niewiele zmienił po dymisji Dariusza Wdowczyka. Drużyna gra w ustawieniu 4-4-2 z Grzelakiem i Geworgianem w ataku. Zawodnicy już wychodzą na boisko, więc za chwilę początek tego spotkania. Sędzią głównym Zbigniew Marczyk. Z meczem oczywiście. Zwycięstwo nieoczekiwane dosyć we Wrocławiu ze Śląskiem. Rozpaliło tlącą się już niewielką co prawda iskierkę nadziei w kibicach Orlenu i w piłkarzach na pewno. Wiele będzie zależało od wyniku tego spotkania. Jeżeli ruch, gdzie jest ich znajomy trener, który kiedy tylko może daje im szansę. O, ja teraz uwaga, groźna sytuacja pod bramką Chorzowian i znakomita interwencja Jakuba Wierzchowskiego. Ale te jego właśnie stałe fragmenty gry to bardzo groźne problemami Wierzchowski. Jeszcze raz Miążkiewicz, tym razem z rzutu rożnego. Tam próbował, piłka praktycznie odbiła się od głowy tego zawodnika Sobolewskiego i wpadła do bramki Wierzchowskiego, całkowicie zaskakując i obronę, i bramkarza ruchu Chorzów. Proszę zobaczyć, jak padła bramka. Miążkiewicz, tu Geworgian skacze, Sobolewski nadstawia głowę, Wierzchowski bezradny, nie wybił piłki z bramki. Jeden z obrońców Kwieciński. Ruchu Rafał Kwieciński. Śrutwa do Surmy. Surma na środku boiska. Czterech zawodników z Chorzowa wbiega pole karne. Dośrodkowanie, jest to Śrutwa i niewiele brakowało. Grzelak ofiarnie, ale utrzymał się Grzelak przy piłce. Przy nim dwóch zawodników z Płocka. Grzelak, Śrutwa i 1-1. Fatalny błąd płockiej defensywy. Nie nować Śrutwy w polu karnym. Mariusz Śrutwa to szczwany lis, nie ma co ukrywać. To też nie można zapomnieć, bardzo ważny dla tego piłkarza klub Gwardia. I kolejna akcja ruchu, Jan Woś sam na sam. Broni Krupski, ale dobitka Śrutwy i mamy drugiego gola dla ruchu. Znów kardynalne błędy obrony. To, o czym mówiliśmy. Rowi Pietrzakowi, jaki ma numer na koszulce, aby nie zapominał o tym zawodniku. Zobaczmy jeszcze raz. To nie Woś, a Gorawski, przepraszam bardzo. Chciał strzelać. Soczewka, ale polowany przez Jarosława Popiele. Szybkie rozegranie rzutu wolnego przez Chorzowian. Zamieszanie pod bramką Krupskiego i klasyczny hat-trick Mariusza Śrutwy. I Krupski wypuszcza piłkę przed siebie, a tu jest Mariusz Śrutwa. A Śrutwa jak zwykle jest tam, gdzie być powinien. Kariera dalej, a tu mam rzut rożny Paweł Miążkiewicz. Dośrodkowuje w pole karne i tym razem Pachelski naprawił swój błąd. A więc jest 3-2 i kontaktową bramkę zdobywa właśnie oto ten piłkarz Łukasz Pachelski. Wszedł w drugiej części tego spotkania i zdobywa gola. Wyskoczył najwyżej, całkowicie zmylił Wierzchowskiego, całkowicie zmylił obronę ruchu Chorzy. Rożnego Miążkiewicz, dośrodkowanie, tutaj Sobolewski odbija piłkę głową, Geworgian. A gdzie byli środkowi obrońcy ruchu? Piłka niczym przez dziurę w serze przebijała się przez obronę właśnie z Chorzowa. Zobaczmy, dośrodkowanie Miążkiewicza. Spokojnie w polu karnym piłkę przyjmuje Sobolewski, odgrywa głową. I tutaj kompletnie niepilnowany Geworgian zdobywa gola. Bardzo ładna bramka, stojąc tyłem do niej Geworgian, proszę zobaczmy, wychodzi do piłki bez przyjęcia, trafia wolejem. Środek boiska. Ale popatrzmy, ruch znowu zaczął grać, znowu dąży do zdobycia bramki i przeważa i osiąga bardzo łatwo przewagę. Kolejna znakomita sytuacja. Nerwowany trochę trener Bogusław Pietrzak. Pogląda na zegarek, tymczasem wciąż przy piłce zawodnicy ruchu Chorzów. To Jan Woś już w polu karnym, wbiega tam Madej i aż dziwne, że taki strzał zmylił Krupskiego, zmylił obronę. Orlenu przejęli Chorzowianie i mamy czwartego gola. No tak, nieczysto trafił w piłkę, ale takie strzały są najtrudniejsze. Maciej Szczęsny kiedyś zapytany, kiedy jeszcze grał w Legii,
czyje strzały broniło ci się najtrudniej? Pisza, Dziekanowskiego czy Kowalczyka? Odpowiedział, że zdecydowanie Kowalczyka, bo nie było nigdy wiadomo, jak strzeli ten piłkarz. Zawsze mu piłka z nogi schodzi. O czym myśleć, tak jak teraz Paweł Miążkiewicz, zawodnicy z Płocka, po własnych błędach, po błędach obrony, kardynalnych. Naprawdę, nie bójmy się używać złych słów w stosunku do obrony. Obrona gra skandalicznie w Płocku, a piłkarze Ruchu bezlitośnie te błędy wykorzystywali. W tym spotkaniu 7...